Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w piękny wiosenny poranek wraz z moim dzisiejszym towarzyszem, czyli z Toyotą Aygo Cross. Kolejna motoryzacyjna nowość ze stajni Toyoty. Ostatnio prezentowałem Wam nową odsłonę Land Cruisera, dzisiaj pora na Aygo Cross. Toyota zapowiadała, że w roku 2022 będzie bardzo dużo tych nowości motoryzacyjnych. Tak też się dzieje i kolejna nowość Toyoty właśnie w moim odcinku, na który bardzo serdecznie zapraszam. Jak już pewnie zauważyliście jakiś czas temu, segment samochodów A wymiera. Wielu kluczowych producentów samochodów w zasadzie zrezygnowało ze swoich modeli w tym segmencie A. Raczej wszystkie siły zostały położone na to, żeby rozwijać samochody segmentu B, czy też crossovery, SUVy segmentu B. Toyota postanowiła pójść nieco inną drogą. Postanowiła połączyć swoje małe miejskie auto z małym crossoverem i w segmencie A powstał właśnie Aygo Cross. Oczywiście nie jest to pierwszy tego typu zabieg, bo mieliśmy już w segmencie A próby stworzenia właśnie małych podniesionych samochodzików, małych crossoverów, jak na przykład Cross Up. Chociaż ten samochód zobaczyć na ulicy jest bardzo ciężko, bo on kompletnie nie cieszył się dużą popularnością. Myślę, że ze względu na swoją cenę. Co stało się z samochodami segmentu A? No przede wszystkim one bardzo mocno podrożały i klienci poszli troszkę po rozum do głowy i za niewielką dopłatą 10-15 tysięcy złotych można było przesiąść się już klasę wyżej do samochodów segmentu B, do crossoverów segmentu B, które oferowały znacznie więcej. Dzisiaj otrzymujemy Aygo Crossa w segmencie A. Samochód, który oferuje bardzo, ale to bardzo dużo, choć jego wygląd zewnętrzny może być sporny. On będzie traktowany przez klientów systemem zero-jedynkowych. Tutaj nie ma półśrodków. Albo nam się to auto podoba, albo nam się nie podoba. Ja na temat wyglądu tego samochodu opowiadać nie będę, ponieważ no, wygląd nie powalił mnie na kolana, ale powaliły mnie na kolana właściwości jezdne tego auta. Dla mnie jest to po prostu coś mistrzowskiego, co udało się osiągnąć Toyocie, ale o tym wszystkim za chwilę. Najpierw chciałbym Wam powiedzieć, co w tym samochodzie jest takiego z zewnątrz, o czym warto właśnie wspomnieć. Przede wszystkim koła. Słuchajcie, w samochodzie segmentu A otrzymujemy 18-calowe koła z oponami 175-60-18. To jest auto na 18-kach. On fabrycznie wychodzi na 17-kach. Za dopłatą można sobie skonfigurować auto na 18-calowych felgach. W takim małym samochodzie 18 na dość wysokim profilu to jest naprawdę ewenement. To też świadczy o tym, jak wiele miejsca w nadkolach mamy. Szukasz opon do swojego samochodu? Znajdziesz je u partnera Show Testuje w firmie sklepopon.com. Nowe opony letnie, zimowe lub całoroczne w najlepszych cenach. Darmowa dostawa i aż 30 dni na zwrot. Zapraszam. A propos nadkoli, te wszystkie poszerzenia, te wszystkie oczywiście akcenty crossoverowe, subowate, dwukolorowe malowanie nadwozia, góra czarna, dach czarny, pozostałe elementy w kolorze niebieskim, bardzo ładny kolor, zresztą rzadko spotykany dzisiaj na ulicach. Wszystkie samochody są białe, szare, czarne, dzisiaj mamy piękne Aygo Cross w kolorze niebieskim. Ale wracając jeszcze do tych kół, gdy jedziemy za tym napompowanym nieco Aygo Crossem, to te wąskie opony 175 wyglądają trochę jakbyśmy jechali za BMW i3, bo faktycznie auto jest wysokie, ale ma te wąskie kółeczka, to wygląda nieco komicznie, ale auto genialnie prowadzi się w zakrętach, trzyma się niesamowicie drogi i genialnie wybiera nierówności, wybiera dziury na takich drogach jak dzisiaj, czyli na tej całej drodze szutrowej, na tej nierównej drodze nie ma żadnego problemu z tym, że będzie się tutaj coś tłukło, że będzie nam coś stukało. Nie, jest dla mnie ewenementem to, jak pracuje zawieszenie w Aygo Crossie i to jest chyba najmocniejsza strona tego samochodu i pozytywne, bardzo pozytywne zaskoczenie. Byłem przekonany, że jak wsiądę do Aygo Crossa, to w tym aucie będzie się jeździć jak takim wozem drabiniastym, jak taką taczką, bo przecież z tyłu jest zwykła belka, z przodu jest MacPherson, a okazuje się, że auto jest niezwykle wygodne, również na nierównościach i jest naprawdę bardzo dobrze przyklejone do drogi na zakrętach, a więc to czyni z Aygo Crossa auto uniwersalne i do jazdy po drogach, i do jazdy po wertepach. A propos jazdy po drogach, średnia prędkość najlepsza dla tego samochodu to około 90 do 100 km na godzinę. Wtedy jest w aucie naprawdę cicho, nie ma żadnych problemów z dostawaniem się szumów do wnętrza. Gdy jedziemy powyżej 100, zaczyna się już robić trochę głośno. No i właśnie, 100. Pierwsza 100 osiągana w niecałe 15 sekund. 14,8 sekundy. Druga 100
Nieosiągalna. Dlaczego? Dlatego, że prędkość maksymalna tego samochodu to 158 km na godzinę. Ale przecież to nie jest auto do szaleństw w trasie. To jest samochód miejski, to jest samochód do wyjazdów na działki, na ryby, wszędzie tam, gdzie mamy troszeczkę gorsze warunki drogowe albo po prostu wysokie krawężniki, czyli miasto i poza miastem jakieś drogi nieutwardzone. I tam Aygo Cross spisuje się idealnie. W mieście atuty tego samochodu to przede wszystkim genialny promień skrętu, niecałe 10 metrów, 9,5 metra bodajże wystarcza, żeby na pełnym skręcie zawrócić tym samochodem. Kamera cofania, podwyższone zawieszenie, o czym wspominałem, wjeżdżanie na krawężniki bez żadnych problemów, wjazd w jakąś większą dziurę, bez żadnego problemu, zagrożenia, że coś urwiemy. Także tutaj atutów za nabyciem Aygo Cross jest naprawdę wiele. A do kogo skierowany jest Aygo Cross? No przede wszystkim do młodych ludzi, którzy jeżdżą sami na zakupy, potrzebują właśnie takiego małego, zwinnego, zgrabnego wózeczka na zakupy, choć bagażnik nie jest wielki, bo to tylko 230 litrów, chyba że mamy opcjonalny system JBL, który w tym samochodzie jest, no to wtedy od tych 231 litrów musimy odjąć prawie 30. 29 litrów dokładnie zajmuje subwoofer, ale warto dopłacić 2000 i wybrać sobie system audio JBL, dlatego że w tym aucie naprawdę to dobrze gra i mało tego, nawet przy mocniejszym podkręceniu basu nie ma problemu, że jakieś plastiki wchodzą w drgania, choć plastików w środku jest wiele, o tym opowiem Wam za chwilkę, gdy otworzymy drzwi. No i do kogo jeszcze jest skierowany ten samochód? Oczywiście moim zdaniem do klientów 60+, którzy potrzebują właśnie auta na dojazd, na działeczkę, na rybki, niewielkiego samochodu, którym manewrowanie i jazda nie będzie problematyczne. Także takie dwie grupy klientów, młodzi ludzie i ludzie starsi. Co? Jakie wnioski z tego wyciągniemy? Uniwersalne auto miejskie. Zapraszam teraz pod maskę. Opowiemy o tym demonie jednolitrowym. Pod maską tego małego demona prędkości mamy jednolitrową, trzycylindrową jednostkę 100% benzynową. Jest to doskonale znana jednostka z innych modeli Toyoty. Jest to jednostka niezwykle ważna dla nas Polaków, dlatego że produkowana w 100% w polskiej fabryce Toyoty w Wałbrzychu, więc bardzo fajnie, że nadal postanowiono korzystać z tej jednostki i montować ją właśnie w nowym Aygo Crossie. Jest to jedyna dostępna jednostka napędowa dla tego modelu samochodu, więc innej możliwości nie mamy wyboru samochodu czy skonfigurowania samochodu z inną jednostką. 72 konie, 93 Nm. No i tutaj pojawia się pytanie, dlaczego w dobie elektryfikacji marki Toyota nie zastosowano tutaj na przykład układu hybrydowego lub też silnika 100% elektrycznego? I takie też pytanie padło na oficjalnej prezentacji samochodu w Barcelonie do przedstawiciela Toyoty, który stwierdził jednoznacznie. Zamontowanie w Aygo Crossie układu hybrydowego znacznie zwiększyłoby masę tego samochodu, w związku z czym większa masa, porównywalne spalanie do spalania właśnie tego jednolitrowego silnika benzynowego. Stąd tutaj decyzja na tym, decyzja taka, żeby jednak ta jednolitrowa jednostka benzynowa pozostała, bo ona wcale taka paliwożerna nie jest. Słuchajcie, na 35-litrowym pełnym zbiorniku paliwa jesteśmy w stanie przejechać nawet 500 km, więc to jest bardzo, bardzo dobry wynik i to jest kolejny atut jak dla samochodu miejskiego. Bardzo niskie koszty eksploatacji. Z tej perspektywy będzie idealnie widać, jak ogromne w tak małym samochodzie są 18-calowe koła. To nadaje mu bardzo fajnego charakteru, aczkolwiek od razu już na pierwszy rzut oka widać, że te koła są faktycznie ogromne. Ale nie o tym chciałbym powiedzieć, patrząc na auto z tego ujęcia. Zobaczcie, jak Toyota sprytnie powiększyła, nawet wizualnie powiększyła prześwit Aygo Crossa. Zobaczcie, jak poprowadzona jest linia progu. Tutaj po środku samochodu stworzono takiego wizualnego rogala, takie podcięcie, które potęguje jeszcze właśnie większy prześwit Aygo Crossa. Jeśli chodzi o prześwit, jeśli chodzi o platformę, to Aygo Cross zbudowany jest na tej samej platformie, co nowa Toyota Yaris, ale ta platforma została troszeczkę skrócona. Tylko skrócona, bo na szerokość to jest samochód gabarytów Yarisa. Co za tym idzie, pasażerowie z przodu i z tyłu nie będą mieli problemu z tym, że będą gdzieś na bokach obijali się o drzwi, o tunel środkowy. Gorzej z miejscem z tyłu, jeśli chodzi o miejsce na nogi. Tutaj jest go nadal jak na lekarstwo, to pokażę Wam za chwilę, gdy przejdziemy do wnętrza. No ale zresztą to widać już na pierwszy rzut oka, bo zobaczcie, jak otworzymy tylne drzwi, to one się kończą praktycznie na linii tylnej lampy, więc no to też pokazuje, że auto zbyt długie nie jest, ale pierwszy rząd ma naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. Zapraszam Was teraz do wnętrza. Chciałbym Wam pokazać dużo innowacji, które zastosowano tutaj właśnie w Aygo Crossie i opowiedzieć o kilku elementach, które wyróżniają ten samochód na tle konkurencji. Dzień dobry, witam Państwa z Puszki Sardynek.
Nie no, aż tak drastycznie nie będę podchodził do tematu. Słuchajcie, mam 180 cm wzrostu, przedni fotel jest ustawiony pod moje gabaryty jazdy. No i co się dzieje z tyłu? Dotykam kolanami o przednie oparcie. Oczywiście nie czuję z tego powodu jakiegoś wielkiego dyskomfortu, bo w oparciu tych foteli jest po prostu pusto, więc nawet gdybym miał się wbić w nie, no to proszę, zobaczcie, mam tutaj dodatkową ilość miejsca, tylko po prostu smyra mnie materiał po kolanach i tego się nie da uniknąć. Z miejscem nad głową też kolorowo nie jest, dlatego że moja bujna czupryna przy moim wzroście już dotyka pięknej czarnej podsufitki. Akurat to mi się w tym samochodzie podoba, że tutaj ta czarna czy też ciemnograficzna podsufitka się znajduje. No i poza tym to chyba tyle, jeśli chodzi o tylny rząd. Mamy tutaj w zasadzie po środku wyłącznie jeden uchwyt na kubki. Nie mamy żadnych nawiewów, żadnych gniazd, nie mamy tutaj żadnych elementów, które są warte uwagi po prostu. Mamy twardy plastik, co zresztą w samochodach segmentu A nie powinno nas dziwić. I mamy uchylne tylne szyby. Ze względu na konstrukcję drzwi, na ich poprowadzenie, nie ma tutaj miejsca na to, żeby szyba zjeżdżała nam do środka. A więc Toyota zastosowała tutaj patent, czy też rozwiązanie znane na przykład z samochodów coupé, a więc uchylne tylne szyby. Trzeba odblokować ten zaczep i wypchnąć do przodu. A, kiedyś tak w maluszkach było. Pamiętam takie czasy, jak mieliśmy taką wersję maluszka właśnie z takimi uchylnymi szybami. To był chyba jakiś rarytas kiedyś. Przypomniały mi się czasy dziecięce. Także z tyłu, no słuchajcie, miejsca jest średniawo niestety. Dla dziecka ok, na przewiezienie zakupów, gdy nam zabraknie bagażnika i położymy oparcie foteli, też ok. Ale na dłuższą trasę, nie wiem, czy czułbym się tutaj komfortowo, czy nie byłoby mi zbyt klaustrofobicznie, ale z przodu jest o wiele lepiej. Zapraszam. Nim jeszcze pochwalę Aygo Crossa za pewne rzeczy we wnętrzu, to kilka słów o skrzyni biegów, bo zapomniałem o tym powiedzieć przy okazji rozmowy o jednostce napędowej. W tej wersji, którą jeżdżę dzisiaj, mam pięciobiegowy manual, ale można też skonfigurować tą jednolitrową jednostkę z bezstopniowym automatem, który symuluje nam 7 biegów, ale bezstopniowy automat to do miasta najlepsza rzecz. Mimo tego, że skrzynia działa tutaj naprawdę precyzyjnie, to ja do takiego samochodu miejskiego wybrałbym zdecydowanie to SCVT. Skąd S na początku CVT? Small CVT, czyli nowa skrzynia gabarytowo dopracowana właśnie pod Aygo Crossa. Niezwykle lekka i przede wszystkim automatyczna. Ok, wracając do wnętrza. Toyota to są tacy spryciarze. To są tacy spryciarze, którzy potrafią niektóre rzeczy fajnie rozegrać. Co rozegrali fajnie w Aygo Crossie? To, że całe to wnętrze, łącznie z boczkami, z deską rozdzielczą, wykonane jest z tak twardego plastiku, że jak popukasz, to kosteczki bolą przez najbliższy tydzień. Ale opakowali to wizualnie tak ładnie, zaprojektowali tutaj, wiecie, te wszystkie obłe kształty, ekraniki, cuda, że kompletnie nie zwracamy uwagi na to, że tu jest twardy plastik. Mało tego, wydaje nam się wręcz, że to jest taki plastik, wiecie, delikatny, troszeczkę gumowaty. A tak nie jest. Ale przez właśnie zastosowanie tych wszystkich obłych kształtów, ekraników mamy takie wrażenie i to wygląda całościowo bardzo, bardzo dobrze. W przypadku panelu klimatyzacji mamy fizyczne przyciski. Mamy podgrzewanie foteli, które w tej wersji są przeszywane niebieską nicią i te kształty X-ów, czyli logotypu Aygo Crossa, ze zintegrowanym zagłówkiem, ale to nie jest jakaś nowość, bo przecież w Aygo zawsze mieliśmy praktycznie fotele ze zintegrowanym zagłówkiem. Co jeszcze? Kierownica. Niezwykle fajna kierownica, która pewnie leży w dłoniach, z mnóstwem przycisków fizycznych do obsługi telefonu, do obsługi głośności systemu multimedialnego, do obsługi tempomatu i systemów bezpieczeństwa. A jeśli przy systemach bezpieczeństwa jesteśmy, to ten samochód oferuje w standardzie znacznie więcej niż inne samochody konkurencji. Mamy tutaj mnóstwo systemów asystujących, mnóstwo systemów bezpieczeństwa, które otrzymujemy w standardzie, gdy wybieramy Aygo Crossa. Mamy rozpoznawanie znaków drogowych, mamy utrzymanie pasa ruchu, mamy mnóstwo rzeczy, które na co dzień bardzo, ale to bardzo się przydają. Mamy też kolorowy wyświetlacz przed naszymi oczami. Nie mamy już takiego zwykłego, analogowego prędkościomierza tylko i wyłącznie, bo nadal tutaj występuje, ale mamy to dodatkowo upiększone komputerem pokładowym, dodatkowym ekranem kolorowym, który pełni naszą funkcję naszego asystenta podróży, pełni funkcję mini komputera pokładowego, z którego ustawiamy wszystkie funkcje, wszystkie ustawienia właśnie tego samochodu. No i po środku deski rozdzielczej mamy ogromny ekran systemu JBL, 9 cali przekątnych,
przekątnej. Ekran, który pełni też funkcję nawigacji. On bardzo ładnie nam wyświetla wszystkie elementy. Przede wszystkim jest niezwykle intuicyjny i niezwykle prosty w obsłudze, nawet podczas jazdy. Jedyna rzecz, której mi brakuje w przypadku tego ekranu, to klasycznego pokrętła do sterowania głośnością. Mamy tutaj plus i minus, za pomocą którego zwiększamy głośność, lub też oczywiście za pomocą przycisku na kierownicy. Gdyby było pokrętło, byłoby to jeszcze prostsze, aczkolwiek i tak optycznie wygląda to naprawdę nieźle. I nawiążę jeszcze raz do systemu JBL. Warto dopłacić 2000 za to granie, mimo tego, że mamy tutaj tylko i wyłącznie 4 głośniki plus subwoofer w bagażniku, to gra to naprawdę nieziemsko jak na system audio za 2000 zł dopłaty. Zapraszam Was teraz na krótką przejażdżkę Aygo Crossem, bo chciałbym powiedzieć za kierownicy o tym, jak tutaj pracuje to zawieszenie, bo dla mnie jest to najmocniejszy punkt nowego Aygo Crossa tuż po systemach asystujących, po systemach bezpieczeństwa, które otrzymujemy tutaj w standardzie. Jeszcze zanim wyjedziemy, to cena. Tadam, tadam, 79 tysięcy za tę wersję. Od 60 tysięcy bazowo Aygo Cross. Oczywiście nie będzie miał kamery cofania, nie będzie miał jakichś tam cudów JBL-ów i tak dalej. Będzie znacznie biedniejszy. Natomiast ta wersja, którą dzisiaj jeżdżę, którą dzisiaj Wam prezentuję, to 79 tysięcy. Można powiedzieć, potraktować ten samochód na dwa sposoby. No, albo ktoś powie, że to jest dużo. Teoretycznie tak, ale oferuje bardzo dużo tych wszystkich funkcji, bardzo dużo wszystkich systemów, bardzo dużo rzeczy przydatnych na co dzień. Z drugiej strony nie jest to mało. Kiedyś za takie pieniądze można było kupić już na przykład Polo GTI, czyli auto segmentu B, znacznie szybsze, mocniejsze. Dzisiaj za takie Polo GTI musimy położyć co najmniej 110-120 tysięcy złotych. No więc świat powywracał się do góry nogami. Za Aygo Crossa w tej konfiguracji to jest 79 tysięcy brutto. Czy mało, czy dużo? Dajcie znać w komentarzu, ale sami widzicie, co dzieje się z cenami wszystkiego. Także chyba 79 koła nie powinno nikogo zaskoczyć. Wyruszamy w podróż Aygo Crossem. Oczywiście po odpaleniu na wolnych obrotach słychać takie klasyczne terkotanie trzycylindrowej jednostki. Słychać, że to jest malutka jednostka. Aczkolwiek nie to jest dla mnie najważniejsze w tym samochodzie. Najważniejsze w Aygo Crossie jest to, że auto ma zwiększony prześwit, że to jedzie troszkę dalej niż zwykła osobówka. I mało tego, że zawieszenie w tym aucie, mimo tego, że jest to najbardziej proste, najbardziej nieskomplikowane zawieszenie w postaci belki z tyłu i McPhersonów z przodu, tak dobrze wybiera nierówności. W końcu jest to auto, którym mamy dojechać dalej niż zwykłą osobówką. Niekoniecznie po drodze asfaltowej, dobrej jakości drodze. Teraz wyjeżdżam taką bardzo mocno dziurawą drogą asfaltową, która ma już tutaj swoje lata, jest dość mocno wyeksploatowana, ale ten samochód niezwykle dobrze radzi sobie z tymi dziurami. I to jest właśnie największe zaskoczenie Aygo Crossa, podobnie jak trzymanie go w zakrętach. Czuć, że mamy tutaj 18-calowe koła, natomiast one mają tak śmiesznie wąską oponkę i tak wysoki profil, że chciałoby się powiedzieć, że w zakręcie może to auto się przegibać i wywrócić, aczkolwiek rozstaw osi i szerokość tego samochodu powoduje, że w zakręcie wbrew pozorom auto prowadzi się bardzo, bardzo stabilnie. Ogromne zaskoczenie dla mnie w postaci właśnie tego Crossa. Nie byłem kompletnie przekonany do tego samochodu. Pomyślałem sobie, że będzie to kolejna jakaś taka śmieszna wydmuszka, jakiś kolejny twór marketingowy tylko po to, żeby napędzić sprzedaż. Po czym okazuje się, że to może być naprawdę dobra propozycja i dobry samochód dla wszystkich tych, którzy właśnie lubią aktywny styl życia, lubią wyskoczyć sobie gdzieś poza miasto, a nie potrzebują ogromnego auta, potrzebują raczej samochód, którym w tym mieście będą funkcjonować bezstresowo, będą manewrować bez problemu i tak dalej. I właśnie do tych osób skierowany jest Aygo Cross. Jaka to grupa klientów? O tym wspominałem już wcześniej. Albo młodzi ludzie, którzy na przykład dopiero zdali prawo jazdy, albo nie potrzebują większego samochodu, ale lubią aktywnie funkcjonować. Można sobie do tego auta, słuchajcie, dokupić dodatkowy pakiet akcesoriów bike, czyli zestroić to auto w jakieś bagażniki rowerowe i tak dalej, we wszystko to,
co spowoduje, że jeszcze chętniej i jeszcze aktywniej ten samochód będzie uczestniczył w naszym życiu, w naszej rekreacji takiej sportowej. Będziemy mogli wybrać się na rowery, będziemy mogli dotrzeć właśnie taką szutrową drogą troszkę dalej niż zwykłym, klasycznym samochodem osobowym. Jest to auto przyjemne. To nie jest samochód dla mnie. Nie ukrywam, że to nie jest auto, które porywa mnie niesamowicie bardzo. Natomiast jest to samochód, który na pewno ma w sobie to coś, co może się ludziom podobać. I tak jak wspominałem też o jego wyglądzie zewnętrznym, że nie każdemu przypadnie on do gustu, to jest to kwestia bardzo mocno indywidualna. Aczkolwiek auto ma kilka takich właśnie cech, o których wspomniałem w tym materiale, które przekonują klienta właśnie do zakupu Aygo Crossa. Zresztą w przedsprzedaży, nie widząc tego samochodu na żywo, nie widząc tego samochodu, ostrzega mnie już o tym, że najechałem na linię, że zjeżdżam z pasa. W przedsprzedaży ten samochód kupiło blisko 1000 osób, zamówiło blisko 1000 osób w ciemno. Podobnie zresztą było z Yarisem Crossem. A więc to pokazuje, że klienci po pierwsze ufają w ciemno marce Toyota, po drugie jest ogromny popyt na samochody właśnie tego typu, na crossovery, na małe SUVy. I tutaj Toyota Aygo Crossem robi taką małą rewolucję właśnie w segmencie A, udostępniając w tym segmencie swój model Aygo Cross, będący po prostu najmniejszym SUVem w gamie. Pozytywne zaskoczenie jako samochód, pozytywne zaskoczenie pod kątem właściwości jezdnych i wyposażenia auta. To jest niesamowite, jak dużo tutaj napakowano tych wszystkich systemów, ale to też wszystko ma właśnie uzasadnienie w tym, że te systemy są głównie potrzebne w samochodzie miejskim, w samochodzie, którym jeździmy codziennie do pracy, na zakupy. I on po prostu ma nam ułatwiać życie za kierownicą. Dziękuję bardzo serdecznie Toyota Anwa Kraków za udostępnienie mi Aygo Crossa do testu. I raz jeszcze podkreślam, bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten model. Serdecznie zapraszam Was na jazdę próbną właśnie Aygo Crossem, żebyście poczuli i sprawdzili na własnej skórze, jak ten samochód zachowuje się na drodze. Przede wszystkim wyjedźcie, naprawdę wyjedźcie tym samochodem poza drogę asfaltową, na szuterek, na jakieś dziury i zobaczcie sami, jak genialnie pracuje tutaj zawieszenie. Nawet jadąc szybciej przez próg zwalniający, zobaczycie, jak dobrze wybiera nierówności. I to jest ogromny ukłon w kierunku Toyoty. Bo zrobili samochód, który jest wielkości mydelniczki, ale prowadzi się świetnie i ogólnie jest naprawdę bardzo małym, bardzo przyjemnym wozidłem. To tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do łapek w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Tylko pamiętajcie, nie oceniajcie auta po plastikach, bo w takim przypadku tutaj nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Do zobaczenia.